że jest to praca ogromnie ciężka. Dla mnie bardzo ciężko jest występować tutaj. Także każdy do czegoś jest stworzony, tak jak pani Kinga teraz. A do czego pani jest stworzona, niech mi pani powie? I na czym polega pani praca? Ja jestem pracownikiem socjalnym, także moja praca polega na głównie znajdowaniu dróg, którymi panie mogą podążać wspólnie z paniami, wspieranie ich. Oczywiście staramy się tak samo w wszelkich sprawach urzędowych panie wspierać, w sprawach prawnych, lekarskich. Czasem pilnujemy też tak grafików pań. Nie wiem, jak to jeszcze określić, bo od zawsze, tak? Do tego chyba trzeba być stworzonym, żeby chcieć pracować z ludźmi. Tak, czuję pani pewne satysfakcję z tego powodu jakoś. Więcej niż gdy pani jest w zawodzie gdzie indziej. A pani jest z zawodu, przepraszam. Pracownikiem socjalnym. Tak, ja ukończyłam studia na wydziale właśnie polityki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pracy socjalnej. Także jestem pracownikiem socjalnym. Pani Hingo, chciałbym panią zapytać, jak był w tym domu matki dziecka? No przecież pani miała dwoje dzieci, niezależnie od wszystkiego. Musiała pani zarabiać. Zarabiała pani wtedy pieniążki, czy szukała pani pracy? Jak to wyglądało dalej? W ośrodku domu, rozumiem, tak? Tak. Wtedy jeszcze nie dopracowałam. Ale nie, ja mówię o domu samotnej matki i dziecka. No tam, gdzie pani rozpoczęła jakby poszukiwanie swojego miejsca, ułożenie sobie na nowo życia, prawda? Miała pani jakąś perspektywę w swojej wyobraźni, co pani będzie chciała robić, jak pani widzi naszą swoją przyszłość, na przyszłym środku nie przebywa się całe życie. No tak. To znaczy, ja tak naprawdę dopiero teraz zaczynam, a po roku, gdzie już mam jakiś kawałek swojego życia przepracowany. Wiem, jak powinnam zachowywać się w jakiej sytuacji. Uczę sobie radzić ze stresem, nie mam z tym już większych problemów, więc tak naprawdę dopiero teraz zaczynam swoją karierę zawodową. Właśnie w postaci tego szkolenia. Gdzieś tam w perspektywie mam staż i pracę później w tym zawodzie. Mam nadzieję, że się uda. A czy współmieszkanki pomagają pani? Mówię, tak czy istnieje jakaś więź między państwem ośrodków, że jedni pomagacie drugim, wyciągacie rękę, na przykład powiedziała pani się chwilę, że miał kto zostać z dziećmi i wtedy, kiedy pani jest obecna z nami. Jak to bywa? To jest... Że wszystko to jest można wyśledzić, gdzie, za którymi drzwiami naprawdę jaka butelka stoi. Długo, ale ja to bardzo intensywnie. Ufamy sobie i dużo ze sobą rozmawiamy. Może dlatego, że nie miały państwo podobne przejścia. Myślę, że to również jest jakiś tam ułączony. Wszystkie mamy dzieci i te dzieci tak naprawdę mają jedną mamę, ale masę cioć, więc ufają wszystkie sobie i to pomaga. To służy właśnie ku wyjściu na prostą. Część dziewczyn, która już nie jest pracowcem, są we własnych mieszkaniach. Nadal utrzymują z nami kontakty, nadal sobie tak pomagamy. Wszystko to, co robi, patrzy się na nas i widzi siebie jak w lusterku. Czyli, że my jesteśmy lusterkiem Hingo, dla niego. Proszę nam coś więcej powiedzieć o działalności całej tej grupy państwa. Bo widzi siebie w lusterku. Moniko, przepraszam. My jesteśmy lusterkiem. Pani Monika Stolarska. Tak. No tak jak wcześniej powiedziałam, ośrodek domu jest jedną z placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Prowadzi także Pogotowie Interwencji Społecznej. Jest to punkt, gdzie osoby bezdomne korzystają z pomocy interwencyjnej, aczkolwiek nie schroniskowej. To nie jest podobnie. Tam jest jedynie punkt, gdzie osoba bezdomna może zostać poinformowana, co, gdzie, jak załatwić, poinstruowana. Mamy streetworkerów, którzy oczywiście wyszukują, informują, kontaktują się z pracownikami. Kolejnym ośrodkiem właśnie jest ośrodek dom, który jest na 21 miejsc. Teraz ma pani, tam może mieszkać 21 kobiet i kobiet z dziećmi. Przyjęcia do ośrodka są interwencyjne, bez skierowania. Naprawdę panie nie załatwiają kupy formalności. Tylko przychodzą tam, gdzie szybko i pewnie dostaną pomoc. I tak jak właśnie pani wcześniej powiedziała, kolejnym krokiem w wychodzeniu
problemów swoich jest ośrodek Etesia, który w tym momencie jest chyba na 130 miejsc tak mieszkalnych. Tam oczywiście panie są kierowane przez warszawskie centrum pomocy rodzinie, to się wiąże oczywiście z formalnościami, ale panie to robią, będąc czy u nas, czy w innych mieszkalnych. Królowo Małp, jak długo trwa? Pierwszy pobyt interwencyjny trwa 2 tygodnie. W tym czasie musimy się rozeznać w sytuacji pani i załatwić bardzo naglące sprawy, takie jak na przykład zbliżania się tak do dzieci czy do mamy. Partnera, zabezpieczenie tego, czy pani ma za co żyć, dowiedzenie się takich rzeczy najważniejszych, gorących, pilnych. Następnie on może zostać przedłużony do 3 miesięcy, a po skonsultowaniu sprawy z ośrodkiem pomocy społecznej lokalnym do pół roku. To jest maksymalny okres pobytu u nas w ośrodku. Tak. I przez ten okres wydaje się załatwić wszystkie sprawy. Bardzo dużo spraw. Bardzo dużo spraw. Bardzo często sprawy alimentacyjne. Jeżeli panie odchodzą od partnerów i panowie nie planują zabezpieczyć takiego związku dzieci. Te sprawy, sprawy rozwodowe, sprawy właśnie związane z przemocą, terapia, pierwsze kursy, kursy właśnie warsztaty umiejętności wychowawcze, to jest pierwszy kurs, jest grupa wsparcia dla osób, dla osób doznających przemocy. Są warsztaty dla dzieci. Dzieci także są zaopiekowane w czasie, kiedy mamy mają swoje zajęcia. To jest pierwszy gorący okres, kiedy rzeczywiście mają panie czas zbierać to wszystko. Tak, ale mija pół roku. Tak. I dana osoba musi opuścić ośrodek, bo takie są przepisy. Ale jak nie ma dokąd wracać, to co się z taką osobą dzieje? Jak nie ma dokąd wracać? Dlatego pracujemy cały czas przez ten czas, tak? Panie tak samo, tak jak my. Panie nie są, nie wiem jak to inaczej określić, panie nie są sterowane przez nas. Panie są informowane, kiedy skończy się pobyt, jakie mają możliwości. Panie same też się orientują. Część z pań wynajmuje mieszkanie, część z pań wynajmuje pokoje, niektóre idą do mieszkań treningowych, inne do właśnie ośrodka ETS-ia, a jeszcze inne do domu, rzeczywiście domu samotnej matki, które są prowadzone także na terenie miasta stocznego. Podstawą wobec tego jest praca, bo ta praca daje jakiś zarobek, daje pieniądze, daje możliwość samodzielnego jak gdyby Podróżnia. Różnie, panie, nie zawsze to też ciężko jest powiedzieć, jeżeli przychodzi kobieta z swójką maleńkich dzieci, ona nie ma możliwości podjęcia pracy w ciągu pół roku, ona ma czas pozbierać się, doszkolić się, ponieważ też panie są konsultowane z doradcą zawodowym. Wtedy przynajmniej plan ramowy, a są miejsca, gdzie rzeczywiście później też można przeczekać. Można na spokojnie znaleźć, pozbierać się. To jest właśnie taka naprawdę ładna, wspaniała, cudowna ręka wyciągnięta. Tak, pani Kingo? Tak pani się czuje? Znaczy ja mam bardzo pozytywne wspomnienia i bardzo ciepło wspominam zarówno katrę, jak i mieszkanki oświetleniem. I myślę, że długo ich nie zapomnę. Właśnie nawiązały się jakieś szczególne więzy między ludźmi, międzyludzkie. Tak, ja... Pani w tej chwili przebywa w ośrodku, czy już nie przebywa? Nie, jestem w domu samotnym. Ale tą pralkę chcę kupić. Ale wraca pani do swoich starych znajomych. Wracam, część pracowników również pracuje na wyświetlonach ludnej. Tak, mam bardzo mocno związane ze sobą ośrodki, więc ci ludzie się znają, często się mijamy na jakieś zebrania. Mam przyjemność zobaczyć panią Agnieszkę, jak zebrania stowarzyszenia chyba są prowadzone na Chlubnej. Wtedy to jest śmiesznie wygląda, ale pani Agnieszka jest cudowną osobą, jest taką matką dla nas i jak widzimy ją gdzieś na korytarzu, to wszystkie matki, które przeleciały przez dom, wybiegają, żeby przynajmniej się przywitać, przytulić, porozmawiać. Także to jest coś może fajnego. Dzisiaj rozpoczyna nam się szczególny dzień. A potem drugie dzień Wigilii. Ale wiesz, czy ale to było... pamiętacie panie, jedna i druga pani, bo przecież również przy organizacji Wigilii bierze się udział, prawda? Czy pamiętacie panie jakieś wspomnienia wigilijne takie miłe, dające optymizm? No ja mam kupę z poprzednich świąt właśnie w
Pani Kinga, dom, tak. Zbieraliśmy się wszyscy w największej ośrodkowej sali, która była mega ciasna. Ale ja wiem, to była wigilia na ideę, pani prof. Ojejku, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, tam było sporo nas, to było obecne, mamy część mam, która już była na chudnej, była zaproszona. Ale on ma może nie tyle socjalne, była też kadra i mimo wszystko było gorąco, było ciasno, było wesoło. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, kolędowaliśmy. Dzieciaki dostały wspaniałe prezenty, więc generalnie było bardzo super. I to chyba takie jedno z moich pierwszych, cieplejszych świąt, bo wcześniejszych raczej tak nie pamiętam dobrze, jak te kolędy były śpiewane. Były śpiewane, mimo że nie wszyscy mają dar do śpiewania. Nie ma. To jednak to ja wszyscy śpiewaliśmy i było zapewnienie. No i oczywiście płatek. Także tak. Słuchaj, tu spotkałam na Ostrobramskiej kasiera z Tesco Extra i on ja mówię, że tam dlatego panią wywołuję do odpowiedzi, ponieważ przed, jest pewnie bardzo dużo przygotowań przed wigilią. Ja mówię, zawsze, w każdym domu, tak mi się wydaje. A mówi, nie chcę panie, tu, bo tam jest najlepsza dyrekcja przygotowania do wigilii. Oczywiście każda deklaruje, którą potrawę, którą najlepiej potrafi, robi. Robimy zakupy wspólnie, my także przynosimy jakieś od siebie rzeczy. No i rzeczywiście jest ciasno. Że matki robią wspólne dania. Gromadzą się i tu jest no cała tak, kuchnia. To jest dom. To jest tak. Dom. Cały czas tak trzeba o tym przypominać. Także w domu gospodynie wiodą prym. Trzeba to tak nazwać. Tak, to jest rzeczywiście gwarno. A prezenty, zakupy robi się wcześniej? Ja bardzo lubię to Tesco. Tutaj akurat musimy wspomnieć o wielu sponsorach, którzy rzeczywiście to są i osoby prywatne i firmy, które przynoszą takie rzeczy. Chwała im za to, że istnieją w ogóle raz. Tak. Proszę mi powiedzieć. Po swojemu i dwa litry octu kupiłam, Boże. Tylko zapłaciłam. Cieszę się pani z tego, że pani tam pracuje. Bo żebym zapłaciła 4, to miałam satysfakcję, że pani się spotyka z tymi ludźmi. Jak potem po latach wygląda spotkanie z ludźmi, którzy tym pani pomagała, które wyszły z problemów, z tymi się pani spotyka, ma pani takie przyjaźnie. Ciężko mi powiedzieć, jak po latach to wygląda, ponieważ nie pracuję aż wiele lat. Bardzo miło jest spotykać rzeczywiście klientki swoje, które się prowadziło po jakimś czasie, kiedy rzeczywiście one dzwonią, przychodzą, odwiedzają. I bardzo często wspominają, że tak szybko się nas nie pozbędziecie. To jest stały żart. Panie przychodzą rzeczywiście chociaż odwiedzić, chociaż porozmawiać sobie z nami, poinformować, co fajnego u nich się stało. To dobrze, to znaczy, że czują w Państwa działalności oparcie. To jest bardzo ważne. Daje to satysfakcję. Co by Pani chciała powiedzieć, Pani Kingo, dla matek, które mają może niemiłą wigilię teraz, bo niemiły dzień taki. Chciałaby Pani zachęcić do tego, żeby... Na pewno chciałabym powiedzieć, że ale jak matka jest no nie tak trzeba się bać. To przecież to też nie jest twoja. To wszystko, co jest nam nieznane, jest straszne i wydaje się, że jest bardzo wielkie i gdzieś tam nam dalekie, ale jest fajnie, jest ciepło, jest masa ciepłych, pozytywnych ludzi, którzy pomagają i być może to jest przystanek właśnie w dobrą stronę. To krótkie życzenie. Bardzo proszę. No tak, oczywiście. Spokoju oczywiście. Przede wszystkim w te święta życzę wszystkim paniom, wszystkim matkom, wszystkim kobietom, mężczyznom też. I co? Wszystkiego najlepszego. A ja może bym chciała życzyć mamom przede wszystkim odwagi i takiej świadomej decyzji w kierunku poprawy swojej sytuacji. I ja dołączam się do pani życzeń. Życzę wszystkim spokojnych, wesołych, radosnych świąt. Chciałem przypomnieć, że gościliśmy dzisiaj w studiu panią Monikę Stolarską, która jest pracownikiem ośrodka dla ofiar pomocy, przemocy w rodzinie. I panią Kingę, bardzo dobrego dzieci, które teraz pewnie na panią czekają. Tak. Dobranoc państwu. Dobranoc. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Dobrze to powiedziałem. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest w pół pierwszej.
Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia premier Beata Szydło złożyła życzenia wszystkim Polakom. Boże Narodzenie to czas, kiedy możemy zatrzymać się i skupić na tym, co najważniejsze, podkreśliła w krótkim nagraniu zamieszczonym na stronie kancelarii premier. Myślimy o tym, żeby świat wokół nas zmieniał się na lepsze. Dzieląc się płatkiem, wierzymy, że kiedy jesteśmy razem, wszystko dobrze się układa. Szanowni Państwo, niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, wiary, uśmiechu, wzajemnej życzliwości. W zamieszczonym filmie szefowej polskiego rządu towarzyszą dzieci i młodzież z domu dziecka w Kętach. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się z wnioskiem do premier Szydło o przyznanie rent synowi i żonie polskiego kierowcy, który zginął w Berlinie z rąk zamachowca. Szef polskiej dyplomacji wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec w Warszawie, powiedziała rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Joanna Wajda. Ale takie towarzystwo to pani po klatkach papierosy, to mnie wyjątkowo i pijaństwo nie interesowało, dlatego też dziwię się w ogóle temu aleczkowi. Żołnierz tak głupi, tak nie spostrzegawczy, że ktoś dochodzi na walety, troszkę lubi ładne rzeczy, nigdy nie będzie stał po klatkach, nigdy nie będzie pił alkoholu, nigdy nie będzie pił alkoholu, a on mówi o tobie i o mnie jesteś mi pijaczkami. Za pośrednictwem serwisu internetowego GoFundMe dla rodziny Polaka zebrano dotąd prawie 118 tysięcy funtów. Zbiórkę zainicjował brytyjski kierowca tirów. 37-letni Łukasz Urban został zamordowany przez terrorystę.